Oto Łukaszu, słowo stało się ciałem. Twoje słowo okazało się być niemal prorocze. Transformers 2, mega hitem. Jest dużo efektów specjalnych. Są roboty, biją się, są lasery, pociski, jest Megan Fox. I ludzie to kupili, bardzo dobrze. Znaczy, mnie najbardziej żal jednak tego, że ludzie nie kupili jednak roku zerowego z Jackiem Blackiem. Women respond to that. Uważam, że Jack Black prezentuje się lepiej od Megan Fox, choćby przez to, że ma przynajmniej w twarzy jakiś charakter wypisany, w przeciwieństwie do tej laleczki, kurczę, z Photoshopa. This is a kid. Oh, that kid's got an arm. Oh, I got it. There's two of us. Year one. W ubiegłym tygodniu pożegnaliśmy dwie duże osobowości świata rozrywki, Michaela Jacksona i Farrah Fawcett. Niestety Farrah Fawcett była jednak trochę mniejszą osobowością, miała tego pecha, że zmarła mniej więcej w tym samym czasie. W związku z czym pod wszystkimi newsami o tym, że zmarła Farrah Fawcett, pisze się tak, ale zmarł również Michael Jackson. Cała historia dookoła jej i Ryana O'Neilla, który tak naprawdę w małżeństwie z nią przeżywał swój film Love Story. No co prawda tam była białaczka, tu miałeś raka odbytnicy, ale no biedny facet, kurczę, przeżył własny film, no największy swój hit na własnej skórze tak naprawdę. Pożegnaliśmy Farrah Fawcett, teraz zajmijmy się Michaelem Jacksonem. Jeszcze parę miesięcy temu o Michaelu Jacksonie pisało się pedofil, dziwak, zboczeniec, a teraz nagle się okazało, że jest jednak wielką legendą, wspaniałym człowiekiem i wszyscy płaczą z powodu tego, że zginął. Szczególnie jego prawnicy, którzy mogli obracać tymi milionami dolarów. Zboczenia zboczeniami, uprzedzenia uprzedzeniami, natomiast to, co facet zrobił dla muzyki, na pewno jest gigantyczne i tutaj nie ma się, wiesz, co spierać. Jego znakomite teledyski, do Thriller, do Black and White. Reżyserem Thrillera był John Landis, który który oparł Thrillera na swoim filmie Amerykański Wilkołak w Londynie, którego teraz remake ma zostać nakręcony, więc jestem ciekawy, co z tego wyjdzie, bo i Thriller, i Amerykański Wilkołak w Londynie to jednak kawał znakomitego kina. To jest moje maleńkie marzenie, ponieważ jako wychowanek Jamesa Camerona o Awatarze marzę i śnię, nie wiem jak ty. A na czym się wychowałeś? Na Piranii 2? Oczywiście, Pirania 2 była cudownym filmem. Ja uważam, że Pirania 1 Joe Dante'ego i Pirania 2 Jamesa Camerona to absolutne arcydzieła niedobrego kina, ale nie, mówię tutaj o tej żelaznej klasyce, którą stworzył, czyli Terminator, jedynka, dwójka, cóż później było? Otchłań. Obcy. Czy on przez te 10 lat nie stracił formy, nie stracił nerwu kina? Znaczy, jedyna rzecz, której się boję tak naprawdę, to żeby to nie był Titanic w wersji SF. Żeby to nie był ckliwy melodramat, którego odróżniać będzie od jego największego hitu to, że dzieje się gdzieś w przestrzeni kosmicznej, że będą fajne roboty i dziwne stwory. Z tego, co mówiono po tym pokazie 20 paru minut, to będzie Roman Sidło. To będzie coś w stylu Pocahontas o biednym żołnierzu, który jest sparaliżowany, więc otrzymuje swój awatar, czyli nową postać. I na Pandorze, czyli Księżycu, gdzie toczy się międzygalaktyczna wojna, poznaje piękną, słodką kosmitkę. Teraz podstawowe pytanie, jak on był sparaliżowany, jak bardzo odpasa w dół, bo jeśli ten awatar daje mu pewne możliwości poznania dogłębne kosmitki, to mi się to bardzo podoba. Good afternoon. Are you in need of any assistance today, sir? No. Pierwsza informacja po pokazie odlotów Cannes była taka, że to będzie Oscar dla najlepszego filmu animowanego. Nareszcie Oscar dla najlepszego filmu animowanego. W kategorii najlepszy film. W ogóle. Tak. Aha, najlepszy film w ogóle. Nie no, prawda jest taka, co? Akademia patrzy na wyniki oglądalności, a to są coraz niższe. To było widać już zresztą rok temu. Mroczny Rycerz, który był mega hitem, nie dostał nominacji w kategorii najlepszy film. Oglądalność była słaba, więc teraz, jeżeli na przykład Odlot będzie nominowany, jeżeli będzie nominowany Star Trek, bądź też pokuszę się, chociaż wątpię, czy tak się stanie Transformers. Transformers nie może być nominowany, bo tam nie ma scenariusza. No jednak filmy nominowane do Oscara gdzieś mniej więcej obracają się powyżej 15 stron scenariusza. Odlot ma ogromne szanse, bo wszyscy twierdzą, że jest to, uwaga, poza wielkim hitem, świetna historia. Będzie fajne kino, co?
Wampiry się mają nieźle i wampiry nie są tylko zmierzchem, wiesz, no zmierzch jest oczywiście tym, czym Harry Potter dla opowieści dla dzieci, znaczy ciągnie całą machinę. Nie, no chyba nie mieliśmy jeszcze takiego filmu, w którym obserwowalibyśmy świat właściwie rządzony przez wampiry. I mamy też jak Matrix, tak? Czyli, że rządzą maszyny, a ludzie wykorzystywane jako baterie. Ale generalnie było już parę filmów o zombie, które polegały mniej więcej prawie na tym samym, że... Już nie mówię o Dniu Żywych Trupów Romero, ale to się wszystko sprowadza do tego, że jest złe, które dominuje, jest złe, które wycięło ludzką rasę, ludzka rasa gdzieś tam w podziemiach, w garażach i innych, wiesz, piwnicach na Pradze sobie rezyduje i stara się, wiesz, obronić przed, aż czekając na Christiana Bale. Chociaż pierwsza część Hitmana nie sprzedała się za oceanem, Studio 20th Century Fox zadecydowało, że powstanie też druga część. Jeżeli o mnie chodzi, to czy tylko na to, że pojawi się tam boska Olga Kurylenko i znowu się rozbierze do pasa, no i Hitman w końcu ją zdefloruje, a nie będzie po prostu płonął panieńskim rumieńcem. Wiesz co, Łukasz, jak tak sobie cię wysłuchałem, to chyba zapłacę ci za prostytutkę. Uwaga, bardzo lubię wampiry i opowieści o wampirach, przysięgam. Nie jestem starym, wstydryczałym człowiekiem, który nic nie lubi.